To co, może zatankujemy sobie pewną dawkę, dość sporą sentymentu, co? No ale to nie tu, bo jakby to nie jest stacja benzynowa. Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Pewnie nie jednemu z was się tutaj serduszko ucieszyło na ten widok. Czemu? No może chociażby dlatego, że był to pewien gratis dodawany na Shellu, ale mi też troszkę serduszko osobiście, dla mnie prywatnie tutaj zabiło szybciej, bo nie wiem czy wiecie, możecie oczywiście o tym nie wiedzieć, chociaż ja wam moją historię staram się też gdzieś tam prywatnie zawsze na początku filmów przemycać, ale jak miałem te Dark Timesy, chwilę przerwy od klocków, znaczy chwilę od 2002 do 2013 w sumie, a nawet poniekąd 14, no to gdzieś tam mimo wszystko miałem takie ciche jakby tutaj, wiecie, przemyty tych jednak Lego. Gdzieś tam raz na 3 lata gdzieś spojrzałem jednak na półkę w Carrefourze czy gdzieś, no i mi jednak jako typowemu Polakowi ciężko było zignorować, że coś tam dają na Shellu, że coś za darmo w ogóle dają, wiecie, na Shellu, gdziekolwiek coś dają za darmo, no to kurde, prawdziwy Polak jestem, tak? No to trzeba było brać, moi drodzy. Polak! Tym bardziej, że moja praca wtedy była mocno związana z jeżdżeniem po Polsce, mówię, kurczę, why not powiązać te two things i nie robić tak, że tankując, gdzieś te klocki za darmo sobie gdzieś tam dostanę. Czemu się skończyło, że ich nie dostałem? Nie wiem, bo ten set oczywiście nie należy do mnie, tylko trafił na mój sklep przystańklocków.pl, no jak i kilka innych zestawów. Jednakże wracając do początku od tematu, to były zestawy, które gdzieś już, chociaż ich nie nabywałem, zwróciły moją uwagę w poprzedniej dekadzie, czyli 2011-2021, na klocki Lego. I chociaż nie udało się ich kupić, to już gdzieś to były pierwsze takie zapalniki, żeby tymi Lego się zainteresować. I pomimo tego, że jeździłem dużo, dużo tankowałem i tak dalej, to nie wiem czemu ten Shell się nie trafił. No trudno, moi drodzy. Natomiast dzisiaj ten set chociażby trafia w moje łapy, jak i więcej setów, bo oczywiście ten Shell miał znacznie więcej setów, ale nie będę się tu na nie wiadomo nad wszystkim jak rozdrabniał. Na przykład był jeszcze taki całkiem fajny secik, jak tutaj widzicie, z startem, metą oraz takim ciekawym podium. Oczywiście biorąc pod uwagę, że to jest gratis, w cudzysłowie gratis, no bo gdzieś tam przy okazji tankując oczywiście go dostaliśmy, zupełnie jak to działają punkty na stacjach benzynowych, no powodowało to, że ciężko się było mu nie przyjrzeć z bliska. No ale właśnie, może przyjrzyjmy mu się z bliska. A dodać muszę, jeżeli chodzi o blisko, że to był również jeden z budynków, gdy myślałem jeszcze przed kanałem założeniem, by zbudować swoje miasto, właśnie, że taki budyneczek by mi się do ów miasta przydał. Mówię zupełnie to poważnie, po prostu mówię, no kurczę, jest to świetny budynek dla pojazdów, jakiś taki, wiecie, do sprawdzania stanu technicznego i w ogóle, więc jak widzicie, no już u mnie w głowie dawno miasto kiełkowało, zanim w ogóle faktycznie je zbudowałem. Budynek dość prosty, ale na litość klockowską, to jest jednak gratis, no i miał jedną chyba dużą całkiem wadę. Tak naprawdę on był dostosowany bardziej do tych mikroautek, to oczywiście o tych modelach, które na pewno w jakiś sposób są jeszcze na moim sklepie, bo tych nie obiecuję, że jeszcze są, czy ich nie ma. Natomiast jak widzicie, to było bardziej pod te pojazdy dostosowane, bo zupełnie duży pojazd, taki do którego mogłaby wejść jakaś osoba, taki jak chociażby Classics Adventurers, jak widzicie, on by tutaj nawet nie wszedł. Taki Ice Tunnelator też raczej średnio. O takich gigantach to nawet nie wspominam, moi drodzy, bo tutaj no sami widzicie, jak to komicznie wygląda. Swoją drogą, wszystkie zestawy przed chwilą zaprezentowane gdzieś tam na moim sklepie są, były lub też wrócą jeszcze kiedyś, także zaglądajcie. Tym bardziej, moi drodzy, co tu dostaliśmy, naprawdę spoko tunel do tego testowania, prędkości, szybkości. Też nie chcę się wymądrać, do czego on był, czy do napraw, no raczej nie, bo nie ma tego tunelu w dole, bo po prostu na motoryzacji się znam średnio, a na Włochach jeszcze mniej, po prostu średnio lubię Włochy, więc napis Pasta di Fiorano brzmi mrozi jak Ice Tunnelator. Normalnie, natomiast oczywiście zestawy były super i tak jak mówię, myślę, że w serduszkach większości z was spowodowały jakieś szybsze zabicie tutaj tego serduszka. No bo mówię, były to gratisy, więc pewnie dużo osób na nie polowało. No i w ogóle gdzieś tam, nawet do dzisiaj jeszcze widzę, że jest nimi spore zainteresowanie, chociażby na Allegronie. Także naprawdę to była bardzo, bardzo fajna sprawa. W każdym zestawie, praktycznie mówię o tych zestawach takich, właśnie tu wymieniam to podium i tak dalej, mieliśmy jakąś minifigurkę. Tu to był taki, no, naukowiec, taki typowy. Widać, że on raczej autem nie jeździ, bardziej te auto bada, naprawia i tak dalej. No ale jak najbardziej świetna sprawa. Nie pamiętam, no bo wiecie, to już było, no, 8 lat temu chyba, czy 7, jak wychodziły zestawy, ile punktów trzeba było mieć zebrane, by takie oto zestawy nabywać. Wiem, że to oczywiście nie były jakieś groszowe sprawy, typu zatankuj raz, czy zatankuj nawet 5 razy, ale wiecie, i tak dużo jeżdżąc, tankując, dostać klocki za darmo, nie rozumiem czemu dzisiaj takich promocji już nie miewamy. No tym bardziej, że Lego ma ten romans z Shellem, no od dłuższego czasu, właściwie już w latach 90. przecież takie zestawy się pokazywały, więc bardzo bym chciał, żeby taka promocja wróciła. Kurde, teraz kiedy się Lego bawię, teraz kiedy potrzebuję takiej promocji,
potrzebuje takiej promocji, w sensie, no, a to jej teraz nie ma. Teraz jakby już klocków nie dają za darmo. No, w McDonaldzie nie dają, w ogóle nigdzie już nie dają klocków za darmo. Na przystani klocków też nie dają za darmo, tam też musicie zapłacić. No to w sumie, dobra, to się nie czepiam, skoro też chcę pieniądze za klocki. Moi drodzy, no cóż tu dużo gadać. To była świetna sprawa, bardzo fajny temat. No szkoda niestety, że od dłuższego czasu tego nie dostajemy, ale myślę, że te zestawy u niejednego z was serduszko, no, rozpaliły właśnie tym sentymentem i dotankowaliśmy wam tej dawki KBL-owości sentymentu, no dzisiaj w te wasze spragnione sentymentu serduszka. Dziękuję, że byliście ze mną, nakarmcie moje serduszko teraz subskrypcjami, jeżeli tego jeszcze nie robicie, dobrymi komentarzami oraz lajkami pod tym filmem. Dziękuję, że byliście i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych filmach. Bye!